Siemaneczko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokémon Go i dzisiaj, czekaj, informacja była o tym, a, czyli w tym odcinku będziemy mówić o Community Day. Community Day 13 marca będzie dostępny dla każdego, bez wyjątku i będziemy mieć dwa Pokémony, Alolański Sandshrew i normalne Sandshrew. Każdy z nich będzie miał przy ewolucji unikalny atak. Shadow Claw będzie dla Alolańskiego Sandslasha i to jest spoko. Bo ten atak będzie dostępny dla Pokemona, którego kiedyś analizowaliśmy i jest ok. A jeśli chodzi o Sandslash normalnego, będzie mieć atak Charge Night Slash. Także Alolański będzie miał szybki atak, a zwykły, czyli kantoński, będzie miał Night Slash Charge Attack. Podczas wydarzenia, które trwa od 11 do godziny 17, to prawdopodobnie się nie zmieni przez długi czas, bo mnóstwo osób potrzebuje takiego, wiecie, kultywować czas po prostu wolny w trakcie tego wydarzenia. A niekiedy, wiecie, każdy chce mieć to wolne w trakcie eventu 3-godzinnego. Więc prawdopodobnie sądzę, że ten event, jakim jest Community Day, jego czas na 3 godziny się nigdy nie zmieni. Po prostu tak już po prostu czuję to w kościach, patrząc na to, co się dzieje w odstronie Niantic. Także to się nie zmieni. Z racji tego oczywiście, że mnóstwo osób po prostu swój feedback przekieruje do Niantic z racji tego, że potrzebuje mieć wolne w trakcie eventu. Czyli wiecie, robimy tu 3 godziny event, później jest przerwa godzinna na, albo nawet półgodzinna na jakieś jedzonko, niejedzonko, przerwę po prostu ogólnie, żeby usiąść. I później 3 godziny dalej. I z racji tego oczywiście, że nam dają dali XL Candy. No niektórych pokłonów tak jak teraz, wiecie, do Alolańskiego Sandshrew, no nie pod, ani do normalnego, nie potrzebujemy tej XL Candy w dużej mierze, tak wcześniej do Hopipa, przy jego ewolucji w tutaj Jumpluffa, bo to było zbyteczne. Ale wróćmy na właściwe tory, nie mówmy już tego, co było wcześniej, to już było jest przeszłością. Także mamy Alolańskiego Sandshrew i Kantońskiego Sandshrew. Event trwa od godziny 11 do godziny 17. Mamy unikalny research, który będzie kosztował dolara, czyli tudzież 3 złote albo 4 złote, 3 złote w Polsce. Eventowy bonus będzie tutaj zmniejszony dystans do wykluwania jajek. Kto chce wykluwać jajka w trakcie tego eventu? Aczkolwiek, mogę was zaskoczyć, bo z racji tego, że mamy aktualnie nowy sezon i w jajkach będą nowe Pokémony, to można zachęcić. To można zachęcić wykluwanie jajek z racji tego, że będą nowe Pokémony w tych jajkach. Intens będzie trwał przez 3 godziny, lury będą trwać 3 godziny i będą bonusy z robienia zdjęć, czyli 5 tutaj naszych Sandshrew ze zdjęć, po prostu będą się pojawiać. Bundle będzie zawierał tutaj nic innego jak Community Day Boxa. W tym przypadku chyba nawet mniej, mamy Ultra Boli, mogę się mylić, wcześniej było 50, teraz jest 30? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, albo sam się poprawię. 3 Super Inkubatory, 5 Lekkiegów i Elite Charge Jemka. Oczywiście powielam tą informację zawsze, to jest nieopłacalne. Box, który się opłaca w tej cenie, jest zawsze dostępny na koniec roku, w grudniu i będzie tam zawsze zarówno jak i Elite Charge Jemka, jak też Elite Fast Jemka. I taki box już szybciej się opłaca, jeżeli tylko po prostu Elite Charge Jemka. Komu to jest potrzebne na chwilę obecną? Raczej nikomu. I bundle darmowy, 30 boli, bez kosztów żadnych. Stickery w sklepie. Jeśli chodzi o zarys tego, czy nasze ataki będą atrakcyjne, to powiem wam, że będzie to w ostatnim odcinku, bo wszystko może się zmienić. Mimo, że to jest oficjalna informacja, to i tak wciąż może się tutaj część rzeczy i informacji zmienić do końca eventu. Ale spójrzmy oczywiście na te ataki na chwilę obecną. Jak to wygląda? Sandslash otrzyma atak Charge. Jest to Night Slash. Z tego co pamiętam. I aktualnie jego zarys możliwości jest katastrofalny, jeśli chodzi o Great League. W momencie, kiedy wymienimy tutaj Earthquake'a na tego Night Slash'a, Night Slash mroczny atak. Coś się zmieni? Pogorszy się! Pogorszy się! Normalny Sandshrew się pogorszy na Great League. No to faktycznie dają mu mocny kopniak, powiem wam. Czy w ogóle tutaj coś się zmieni w momencie, kiedy nam mu, nie wiem, buldoża? Powiedzcie mi, że, nie wiem, Return będzie lepszy? O nie, 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 nic z tych rzeczy. Rockfon był wcześniej, Earthquake. O, Earthquake daje nam lepszego kopniaka. Buldoż. Też gorszy. Także Night Slash dla naszego Alolańskiego, kantońskiego Także Night Slash do naszego Sandslasha kantońskiego jest do bani. Do bani, a jeśli chodzi o Ultra Ligę tak na szybko, to spójrzmy. 21, ból przy buldożu, Earthquake,
przerw Quake'u tutaj coś tam lepiej, ale Rock Fomp 14, no nie. Zwykły Sand Slash nie polecam kompletnie, to jest w ogóle katastrofa. Katastrofa, co oni nam dali za atak. Jeśli chodzi o... No, nawet nie patrzę na Shadow, bo to jest bez sensu. Ale Sand Slash Alliance'ki będzie miał Powder Snow aktualnie i powiedzmy, że tu mamy Great League. Great League do 1500 i aktualnie ataki, które posiada na chwilę obecną 47 do 60 powiedzmy. I to jest jego zarys taki niezbyt spoko, nie jest on oczywiście w mecie gry, ale jeśli otrzyma atak unikalny, nowy Shadow Claw, to spójrzmy, co się stanie. 44 niemalże, także troszeczkę lepszy na Great League. I uwaga, w momencie, kiedy mamy tutaj Ultra League, mamy 50-50, a przy ataku Powder Snow troszeczkę lepszy. Także alański Sandshrew będzie dostawał boosta, a kantoński wręcz przeciwnie, dostanie batę i to mocne. Także kantoński tutaj tak naprawdę nie dostanie w ogóle żadnego kopniaka. Wcale. I chyba z racji tego, że nie dostanie kopniaka, coś czuję, że może ten atak się wzbogacić. Niantic może go, nie wiem, zboostować w jakikolwiek sposób. Nie wiem do tego czasu, nie mam żadnego pojęcia. Zobaczymy wkrótce. Też wam powiedziałem, że będą tu mistrzostwa świata w Pokémon Go, więc oni tu nie wprowadzą żadnych zmian. Co w ogóle nie ma sensu. Ale okej, czyli tak naprawdę kantoński będzie miał Bambuko, a Sandslash Alolański otrzyma takiego troszeczkę boosta, troszeczkę. A raczej to nie wprowadzi u niego takich zmian, że więcej osób będzie chciało go używać na Ultra League. To jest bez sensu. Stardust o wiele lepiej wpakować w legendy, które faktycznie mamy na rajdy, niż w tego Pokémona, który wymagany faktycznie ma level 50 przy Bestfriendzie, żeby być może się pojawił jako ciekawy. Dobra, zaraz spójrzmy, jak wygląda sytuacja z Ultra League do levela 50. Aktualny moveset mamy 52%, przy zmianie ataku na Shadow Claw mamy 53%, też no niewielka zmiana. Dobra, nie będę wam toru dalej, bo wygląda tak, jak widzicie. Troszeczkę zmienia się Sand Slash Alolański, a kantoński wcale. Tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę i widzimy się na evencie Community Day. Do zobaczenia, trzymajcie się, heja!